Dzisiaj promujemy ten dom, właśnie, bo mamy dopiero 2 tygodnie zezwolenie na taką działalność, tak? Więc po raz pierwszy wystąpiliśmy właśnie tu publicznie na targach. No, nasze ulotki, reklamy i bezpośrednie indywidualne spotkania z podopiecznymi. Jak Państwo wykorzystujecie pobyt na targach? No, cały czas aktywnie. Próbujemy zachęcić tutaj osoby odwiedzające tak nasze stoisko, że właśnie ta aktywizacja i no, to tutaj jest najważniejsze, tak? Ale również i nawiązujemy współpracę z klubami senioralnymi, które no, tutaj na tych targach jednak są. Nasz dom nastawiony jest głównie na aktywizację i rehabilitację seniorów. Mamy bardzo dobrze wyposażony dom w sprzęt rehabilitacji i fizjoterapii. Oprócz tego w naszych programach aktywizacyjnych zapoczątkowałyśmy jak gdyby program wycieczek organizowany poza terenem no, naszego domu. Tak? Chcemy czynnie uczestniczyć w życiu społecznym naszych mieszkańców. Zorganizowany ten dom jest w taki sposób, że jeżeli osoba rzeczywiście no, będzie w naszym domu przebywała i przyjęta, tak, to do końca swoich dni, czyli przygotowaliśmy również tą godną śmierć tego podopiecznego. Tak. Jest to wyróżnienie naszego domu właśnie to, że jest aktywizacja, bycie z nami, no i koniec swojego życia. Tak.